Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Crypto Mining I za czym przejdziemy do sedna sprawy. Mam dla Was super news. Kto będzie chciał skorzystać, to zapraszamy. Wiecie, że jest AirDrop na 20 dolarów DFI token. I jeżeli się skorzysta z pewnego linku referencyjnego, to jest 10, 10 dolarów ekstra. Jeżeli i, i jest taki temat, jeżeli skorzystacie z naszego linku referencyjnego my wam prześlemy 1 dolara na rozpoczęcie yy, tego airdropa, bo tu jest taka opcja, że trzeba wpłacić minimum 1 dolar, żeby dostać właśnie te 20 i jeżeli ktoś użyje właśnie linku referencyjnego, jeszcze ekstra 10 dolarów, które będą zamrożone na 180 dni. Przesyłamy to w Zcoinie i co trzeba zrobić? Trzeba po prostu nam udowodnić, że skorzystajcie z tego linku referencyjnego naszego, który będzie podany wam pod filmikiem, zrobić albo zrzucę ekranu albo krótki, najlepiej byłby taki krótki filmik przy momencie rejestracji, że korzystacie z naszego linku referencyjnego. I co tu po rejestracji u tego i użyciu naszego linku referencyjnego żeby móc złożyć ten depozyt, musicie się zweryfikować, i dopiero jak będziecie zweryfikowani, podacie nam adres zikoina na messenger'a Cryptomining, czyli na naszej stronie facebookowej, lub ewentualnie napiszcie, żeby o kontakt pod, pod tym filmikiem lub pod filmikiem, który jest zrobiony z airdropem DFI. i no i tyle. No i kto będzie chciał skorzystać, to skorzysta. Jeżeli nie, ktoś nie ma właśnie na wpłatę tutaj tego jednego dolara, to my to pokrywamy. Tylko tak jak mówię, trzeba udowodnić nam, że skorzystaliście z rynku, z linku referencyjnego. Dobra, teraz przechodzimy do sedna sprawy. Tak, market cap 1 bilion 96 milionów dolarów. Wow! Mega wszystko wyskoczyło. Bitcoin 39 teraz milionów, 39 tysięcy dolarów 677, na lekkim spadku, a w ciągu tygodnia 18% ponad wzrostu. Ethereum tak samo tnie do góry prawie 1300 dolarów, 59 w ciągu całego tygodnia. Także reszta kryptowalut bardzo, bardzo idzie do górę. Także jest niesamowicie, są duże wzrosty. No dominacja Bitcoina, bo bym zapomniał jaka jest dominacja Bitcoina, na razie. Teraz nam spadła, bo mieliśmy ostatnio 70%, teraz mamy 68,7% dominacji Bitcoina. Sprawdźmy co się dzieje. Gdzie ja tu sobie tutaj ustawiłem, tutaj jest. Patrzcie, ciągle jest chciwość na zakupy, ekstremalny grid 94% jest teraz, wczoraj było 93 Last week 93 i Lazmans 89, czyli ekstremalnie ludzie kupują kryptowaluty, w szczególności bitcoina, bo wiele osób z nowych zaczyna zazwyczaj od bitcoina. I teraz, co miało największe wzrosty? Największe wzrosty miało nano. Nano 243%. Nie dziwię się, bo opłaty transakcyjne na bitcoinie czy na ethereum są strasznie drogie. Przy nano mamy przesył darmowy. Pokazywaliśmy parę filmików, jak zdobyć za darmo nano, można przez granie przez y, oglądanie i wiele innych y, opcji jest na zdobycie nano także szukajcie filmików na jak zrobić nano na naszym kanale YouTube, owym. dobra przechodzimy teraz sobie dalej przejdźmy sobie teraz y, 100 d 5 market cap projektów cały market cap kapitalizacja 28 miliardów dolarów też urosła do góry Sporo projektów zyskało, Rapid BTC ciągle na pierwszym miejscu, Synthetix na drugim, DAI na trzecim, Maker na czwartym, Uniswap piąte, szóste Compute, siódmy Compute Ether, ósme Year Finance, dziewiąte Aave Investing Burning WB, WBTC i dziesiąte Ave Interest Bearing Ethereum, tak to pierwsza dziesiątka się yy, nam przedstawia, także też spore wzrosty w siecie DeFi I teraz przechodzimy sobie Master Online Właśnie nie otwarłem sobie Master Online I teraz mały problem Master Node Online Zobaczmy sobie co tutaj nam i urosło o, dominacja Dasha wskoczyła teraz troszkę do góry na 52%, cały market cap 2 miliardy 600 milionów dolarów, listowanych coinów 285, także patrzmy co się dzieje. Dash ciągle wiadomo na pierwszym miejscu, Horizon nam wskoczył na drugie, Vitae na trzecie, Energy na czwartym, DV spadło na piątą pozycję jest wiele rodzajów Masternodów A jeżeli ktoś szuka cena ile kosztuje masternod no to jest tutaj są wartości jakie potrzebne są do Masternody i nie, tutaj będą zaraz przesunę tutaj tu są ceny a tu ilość wymaga na sztuk Także niektóre są drogie 139 m tysięcy dolarów kosztuje Masternoda na Dasza obecnie to, czyli bardzo dużo, bardzo dużo. Ale przejdźmy sobie, co tutaj się działo dalej. Cisco po Divi, Zcoin, Sap też ładnie ciągnie, co nas cieszy, bo mamy tego trochę. Także też tu się przedstawia, czołówka się praktycznie zmienia, to wam zawsze może pokazać, co w której w które masonody wrzucać. Jeżeli nie wiecie, bo Przestraszenie jesteście się się tą ceną, ile trzeba wrzucić w masternodę. Są miejsca, gdzie można szaret masternody, czyli udziały w masternodach wrzucać. O tym właśnie opisujemy na naszej stronie internetowej. Także zapraszam. Jest Steak Lab, jest My Container, jest Flitz. Jest wiele, wiele, wiele możliwości. Będę musiał chyba na odcinek o tym zrobić taki nowy, żebyście mniej więcej wiedzieli, gdzie co wrzucić możecie, jeżeli nie posiadacie całej stawki na masternodę. A masternoda więcej wam da niż proof of stake. Dobra, kasujemy tutaj i przechodzimy. Tutaj się mega rzecz wydarzyła. Odświeżę sobie stronę, czy zaraz mi się sama otworzy. Tu się mega rzecz wydarzyła. Ale to zaraz. I teraz tak, market cap 1 bilion 130 milionów dolarów. Stacking market cap 226 milionów dolarów. Urós. O 13% to jest bardzo dużo. Zalokowane w, w czyli to co to co ludzie stakują, inne biznes, y, 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 biznesmeni, 36 miliardów dolarów prawie, ponad, no i 12%, prawie 13% też urosło. Prówo wstaj, dominacja urosła 0,87%, czyli też super tutaj idzie. Rate trochę spadł, bo wiadomo, jeżeli coś, jeżeli coś nam rośnie, czyli troszkę mogą te nagrody spadać, ale gruże rośnie się fajnie dzieje. Widać właśnie od stycznia początku wszystko ruszyło tak do góry w posie. Ludzie zaczęli przerzucać swoje kryptowaluty, bo się sporo osób nowych wchodzi i, i oni się dopiero teraz nie, niedawno dowiadują, że pewne rzeczy można rozmażać poprzez Prouvostate, poprzez Masternody, poprzez DeFi, a nie tylko sam zakup kryptowaluty i ona leży na portfelu i czeka. I nic nie robi. Można też sobie coiny nawet w małych ilościach zacząć pomału rozmnażać, jeżeli ktoś wierzy w, w dane projekty i, i chciałby mieć tego coraz więcej, nie tylko kupując cały czas, ale można to po prostu sobie rozmnożyć inaczej. I przejdźmy do tego, co się stało, a mówiłem, że tak będzie i będzie jeszcze lepiej. Ethereum nam skoczyło na trzecią pozycję. Na trzecią pozycję Ethereum mieliśmy ostatnio na ósmej. Na siódmej, teraz momentalnie po tygodniu na trzeciej pozycji mamy ethereum, Ada przegoniła DOT, czyli DOT dostał lekko po dupce, a ethereum no to już dało wszystkim popalić, bo taki przeskok, że nie wiem, ja myślę, że parę tygodni ethereum tu mamy na pierwszej pozycji, jeżeli chodzi o proof of stake, 2.0 wchodzi, wiadomo ten projekt będzie dłużej roz ten ale coraz więcej osób będzie mrozić swoje ethereum, żeby zyskiwać z czasem coraz więcej, mieć jakieś naliczenia. Ale Ada mamy na pierwszej pozycji obecnie. Ada, ile? 7350. Ostatnio była o połowę mniejsza od dotu. Polki dot, a polka dot mamy 6. No to już jest prawie milion różnicy, czyli sporo. Ada bardzo dużo zyskała, ponad 3 miliony. W przeciągu tygodnia. Czyli nieźle, nieźle, nieźle. Gdzieś tu mieliśmy Ethereum, Ethereum mieliśmy tutaj trzecia pozycja 2 miliardy 396 milionów dolarów, czyli też jest bogato. Ja tu widzę, to tak jak mówiłem, ale niedługo Ethereum na pierwszej pozycji przegoni te wszystkie projekty i będzie dominacja duża. Także tutaj kasujemy i tu byliśmy, tak na tych na tych bombelkach byliśmy a zobaczmy, jaki jest dziennie. Dzisiaj w przeciągu dnia BTG, Bitcoin Gold Dash 36%, BSD 82%, Maker 49%, Bitcoin Cash 24%, Waves 9%. Także też a w godzinówce, bo też mamy opcję w godzinówce, co nam zyskało. ESD, No to nieźle empty set dolar, tak to wygląda, on najwięcej teraz niby zyskał, dobra kończymy to tutaj i przechodzimy do naszego blogu I tak w blogu co, co było nowego, mm, newsy o Gantz, nowej Crypto Sports, y y Cisco, FIRO i Divi jak wypłacić, wypłata była BitTorrenta, ze Sakiego z top masternody, stare dobre kraniki, czyli o munach, ktoś jak nie ma, to też warto zobaczyć, cake, czyli o tym airdropie, jeżeli byście chcieli robić tego airdropa i post masternody, yy, na Stecube i maiko najnowsze informacje, takie newsy u nas wyszły i teraz top ten z takich masternodów, pojedziemy szybko, no nie dziela to trzeba też obiadek jeszcze zrobić i tak na pierwszym miejscu cryptosport 103% blocklogic yy, y, y, 74% Zenzo na trzeci 50% Flitz czwarta pozycja 45% denarius 44% azora 46% horizon siódme miejsce 34% smartka 33% Fore 33%, 33%,49%, czyli niewielka różnica między smartkaszem i wager 31%. Także tak się przedstawiało z masternodami najlepszymi. Jeżeli naśledzicie, to wiecie, że właśnie, można niektóre właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, niektóre z tych kryptowalut sobie wrzucać. Na przykład Flitza, można na tej klabie Niestety, na flit, samym Flitcie trzeba by mieć całą masternodę, ale jakieś części Flitza można mieć, na przykład. 50, czy 60, czy 100, wrzucić sobie na klaba i trzymać Horizon, MyContainer. Nawet wrzucenie tego skraniku, co jest Horizena na MyContainer nalicza. Powiem Wam, bo sprawdziliśmy te, nawet te drobniaki, które tam są w Horizonie się zbieracie, na tym ich, ich kraniku, yy, wrzucone w MyContainer zbierają, yy, po prostu stejkują nam, także jest spoko. cryptosport, jeżeli dobrze fajnie tam też jest Flitz. Nie wiem, czy czasem jest też, nie, nie jest na w tej klabie To to już trzeba by indywidualnie, ale w jakimś miejscu Forę to na pewno będzie z tej klab i Flitz wager chyba też jest na tej klabie. Jak się nie mylę, ale to muszę to wszystko. Bo jest tyle kryptowalut, że ja muszę tutaj do tego siąć i wam pokazać, gdzie co można wrzucać. Bo Sporo osób nie wie, gdzie, gdzie swoje kryptowaluty wrzucać i, żeby na nich zarabiać, żeby one dla was zarabiały. Nie na nich, tylko żeby one dla was zarabiały. O to chodzi, żeby wszystko tak robimy, właśnie, my jako grupa kryptomining, że wszystko, co gdzieś zarobimy, na przykład z airdropa, z jakichś kraników, z jakichś innych opcji, to po prostu przerzucamy w takie pule lub skupujemy kryptowaluty, żeby nam y, po prostu one pracowały dla nas, a nie leżały na portfelu, nic nie robiły i czekały na cenę, cena też nie wiadomo czasami, żeby przyjdzie, ale zawsze y, trochę rośnie ale coś nam tego nakopie i zawsze mamy więcej, także to nie są trudne sprawy do ogarnięcia, śledźcie nasz kanał i zapraszamy do subskrypcji naszego YouTube'a i naszego naszej strony internetowej, jaką jest Kryptomani, gdzie znajdziecie wiele ciekawych informacji. A jeżeli szukacie właśnie tych hostingów, post i masternode, wystarczy tutaj najechać sobie myszką. I proszę bardzo, wszystkie są tutaj opisane. I znajdziecie, gdzie co stakować i w ogóle, a gdzie co stakować, to z sam dół, I są opisane, jeszcze może nie wszystkie projekty, ale opisane. Wystarczy kliknąć i jesteście na projekcie i wiecie, gdzie go stakować i w ogóle inne opcje. Dobra, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć i do następnego, co nowego w CryptoPisze.